Potem posłał Jakub przed sobą posłów do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edom i dał im takie polecenie. Tak powiecie panu mojemu Ezawowi, to mówi sługa twój Jakub. Byłem gościem Labana i zatrzymałem się tam aż dotąd. A mamy woły i osły, trzody i niewolników i niewolnice i posyłam posłów, aby dać znać o tym panu mojemu, by znaleźć łaskę u ciebie. A gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli, przyszliśmy do brata twego, do Ezawa, lecz on już idzie na twoje spotkanie, a jest z nim 400 mężów. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. Rozdzielił więc dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owoce, bydło, wielbłądy. Pomyślał bowiem, jeżeli Ezaw napadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz. Potem rzekł Jakub, Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu, bo tylko w tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. I przenocował tam tejże nocy, potem wziął z tego, czego się dorobił, jako dar dla Ezawa, brata swego. 20 kóz i 20 kozów, 200 owiec i 20 baranów, 30 wielbłądzic karmiących wraz z młodymi, 40 krów i 10 byków, 20 oślic i 10 osiołków. Powierzył je sługom swoim, każde stado z osobna i rzekł do sług swoich, idźcie przede mną, a zostawcie odstęp między pojedynczymi stadami. Pierwszemu dał takie polecenie, gdy się spotka Ezaw, brat mój, i zapyta się ciebie i powie, do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą. Odpowiedz, co należy do sługi twego Jakuba. Jest to dar posłany panu memu Ezawowi, a oto on sam idzie za nami. Takie samo polecenie dał drugiemu i trzeciemu i wszystkim, którzy szli za stadami, mówiąc tak, mówcie do Ezawa, gdy go spotkacie, powiedzcie też oto i sługa twój Jakub idzie za nami, pomyślał bowiem, zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza, a potem dopiero pokażę mu się, może mnie przyjmie łaskawie. Tak wyprzedził go dar jego, a on sam zaś spędził noc w obozie. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął sobie żony swoje, obie służące swoje, 11 synów swoich i przebył gród Jaboku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował i rzekł, puść mnie, bo już wzeszła wzorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego, dlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które je w stawie biodrowym
ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. Amen. Wielki rozdział w życiu Jakuba zakończył się. Zakończyło się jego bycie w Urcie Chaldeon i zakończyło się jego niewolnictwo u Labana. Teraz nowe życie, nowa droga, nowe rzeczy. Bóg rozkazał mu, Bóg go poprowadził i on, jakby go nie poprowadził Bóg, nie ruszałby się ani centymetru od miejsca, w którym się znajdował, bo Bóg mu powiedział, że miał tam pójść. Ale jednak przyszedł Bóg dwa razy, trzy razy być może i powiedział mu, wstań i idź do swojej ziemi, ja będę z tobą, ci pobłogosławię i naprawdę wszystkie trudności, które miał do czynienia z Labanem, przeszły bardzo łatwo. Teraz większe trudności naprzeciwko jego. Większe problemy, większy strach, niepokój. Teraz ma do czynienia z Ezafem. Ezaf, twardy człowiek, surowy człowiek, bojownik, mocny. I Jakub, tak jak powiedzieliśmy poprzednio, człowiek domu, człowiek pasterz, zwykły człowiek, bez żadnej szczególnej zdolności i bez cechy mocnej, którą by miał w swoim życiu, ale jednak był błogosławiony poprzez Boga i błogosławieństwo od Boga przyszło dokładnie dlatego, bo miał taki charakter, że miał charakter spokojny, pokorny, że cokolwiek się stało, nie denerwował się i nie gniewał się i nie gniewał się ani z ludźmi, ani z Bogiem. Ale jak odjechał Laban od jego życia i Jakub wyzwolił się od Labana, wtedy w drodze, której szedł do Ezafa, spotkali go aniołowie Boży. Czyli Bóg zapewnia, że jest z nim. I zapewnia, że jest z nim w cudowny sposób. I jest bardzo ważne, bracia i siostry, w naszej słabości i w naszej niewierze, aby Bóg zapewniał swoją obecność, swoje istnienie w naszym życiu. Człowiek bierze odwagę i człowiek idzie z mniejszym strachem, pomimo, że nigdy człowiek nie przestaje się bać w trudnych sytuacjach, w nieznanych sytuacjach, które sobie wyobraża, że są bardzo trudne. I powtarzam to jeszcze raz, wyobraża sobie, bo strach, ludzki strach, nie jest rzeczywistością. To jest coś, co sobie człowiek wyobraża, coś, co się stanie z przyszłością i to nie jest pewne, że się stanie i szczególnie chrześcijanin nie powinien się bać, jak chodzi według ducha, czyli jak jest prowadzony poprzez Ducha Świętego, nie powinien się bać w ogóle, bo wie, że Bóg nie zostawi go i go nie porzuci. I to jest wielka tajemnica człowieka, który ma naprawdę wiarę, ale i wiara jego jest oparta na prawdzie, czyli na Słowie Bożym i na prowadzeniu Ducha Świętego. Aniołowie go spotkali, zdziwił się i powiedział Jakub, to jest obóz Boży i nazwał to miejsce Mahanaim. Teraz jednak przybliża się do miejsca, do którego się boi pójść. Przybliża się tam, gdzie go wysyła Bóg, ale on się boi. Przybliża się tam, gdzie musi pójść, ale on się boi. Dlaczego? Bo jest człowiekiem i w dodatku człowiekiem słabym. I posłał więc, i teraz zaczyna
działać ze swoją logiką. Logiczne było, aby posłał przed sobą posłów do Ezafa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edom i dał im polecenie tym posłom i to powiedzcie panu mojemu Ezawowi, że to mój sługa, twój Jakub, był gościem Labana i zatrzymałem się tam aż dotąd i teraz nadchodzi. I oczekiwał na powrót posłańców. Ale powrót posłów nie był z dobrą wiadomością. Posłowie wrócili, powiedzieli, że poszliśmy do twojego brata Ezafa i teraz jedzie na spotkanie z twoją, ale jest z nim 400 mężów. Jak on to usłyszał, pomyślał, och, teraz co to się stanie, 400 mężów. I mężowie Ezawa są bojownikami. Jakub nie ma wojowników. Sługi ma, swoje żony ma, małe dzieci, owce ma, ale ma Boga z sobą. I jest bardzo ważną rzeczą, aby Bóg był z tobą. I Bóg jest z sobą, jak ty jesteś z Bogiem. Jak ty przybliżasz się do Boga, Bóg się przybliży do ciebie. Jak ty wzywasz Boga, Bóg będzie się znajdował. Jak ty idziesz z pomocą, modląc się o pomoc Bożą, wtedy Bóg będzie dla ciebie naprawdę gotową pomocą. I szczególnie jak chodzisz z prowadzeniem i z poleceniem Bożym, wtedy wszystkie te rzeczy będą doskonałe. Ale jednak my to mówimy jako teoria, ale Jakub żyje to teraz. I te rzeczy nie są łatwe. Co innego, jak to mówisz o innych, co innego, jak zwiastujesz, a co innego, jak żyjesz tą rzecz. To jest wielka różnica. Co innego, jak widzisz naprzeciwko siebie niepewną przyszłość i wiesz, że Ezaw nadchodzi z 400 mężami, a co innego, jak wiesz, że Jakub się nie powinien bać, bo Bóg jest z nim. Jest wielka różnica od tego, jak mówisz, a od tego, jak czynisz. Wielka różnica. I przestraszył się bardzo, mówi Słowo Boże, Jakub, jak usłyszał, że nadchodzi Ezaw z 400 mężami i nie wiedział, co ma zrobić. I znowuż teraz zaczyna myśleć, co ma zrobić. Pomyślał i mówi, pierwszą rzecz, którą muszę zrobić, muszę rozdzielić mój obóz na połowę. Czyli jak zaatakuje Ezaw, na pierwszy obóz co najmniej ujdzie przed Ezafem drugi obóz. I dobra myśl, wojskowa myśl, aby mógł sobie poradzić ze złem i z nienawiścią i atakiem Ezafa. I naprawdę tak to zrobił. Dziękujemy Bogu, bo Jakub jest człowiekiem Bożym. Może robić, co robi, ale to, co ma znaczenie, jest, że modli się. Nie pozostaje z tym, co robi, robił to, co może, ale to, co ma znaczenie, jest modlitwa. Modlitwa Jakuba, która jest przychylna Bogu, bo mówi, Boże, Ojca mego Abrahama i Boże, Ojca mego Izaka, Ty jesteś, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej, do ojczyzny swojej, a będę Ci czynił dobrze. To jest odwaga, którą ma, bo o co poprosisz, prosi według woli Boga. I jest bardzo ważną rzeczą, abyśmy mieli odwagę i abyśmy nie odrzucali, mówi apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, abyście nie odrzucali swoją odwagę, zważajcie, bo twoja odwaga ma wielką zapłatę. I w dodatku mówi, bo macie potrzebę, abyście mieli cierpliwość, abyście wykonali wolę Boga,
macie potrzebę cierpliwości, abyście wykonali wolę Boga, abyście przyjęli obietnicę. Bo jeszcze trochę, jak będziecie mieli odwagę, ten, który ma przyjść, przyjdzie. Przyjdzie na pomoc, nie spóźni się. Boisz się, masz niepokój, masz jednak odwagę, że o cokolwiek prosisz, prosisz według woli Boga i masz potrzebę cierpliwości, bo z Twoją cierpliwością, oczekując i kontynuując, wykonasz wolę Boga i jak czynisz, wykonujesz wolę Boga, będziesz rozkoszował się w obietnicy, którą Bóg Ci da. I kontynuuje apostoł Paweł i wiedzmy, że sprawiedliwy, czyli ten, który wzywa według woli Boga, ten, który chodzi według woli Boga, bo sprawiedliwość nasza nie jest ludzka, bo jest napisane, że sprawiedliwość ludzka jest jak szata splugawiona, brudna, ale nasza sprawiedliwość jest, jak chodzimy według przykazań Bożych, według Ducha Świętego. Sprawiedliwy będzie żył, jak ma wiarę. Z wiary będzie żył. Sprawiedliwość Twoja nie zabezpiecza Ci Twojego zbawienia. Zbawienie sprawiedliwego jest zabezpieczone poprzez wiarę. Nie starczy tylko sprawiedliwość. Nie starczy tylko, abyś wykonywał wolę Boga. Musisz uwierzyć w obietnicę Boga. Sprawiedliwy więc będzie żył tylko ze swojej wiary. Ale jak straci swoją wiarę i zostanie pociągnięty do tyłu, i co jest to, co cię ciąga do tyłu? Twoja wiara. Co jest to, co kontynuujesz? Twoja wiara. Ale jak stracisz wiarę i nie zachowasz swojej wiary, wtedy zostaniesz pociągnięty do tyłu. I moja dusza, mówi Pan, nie będzie miała upodobania w tych, którzy są pociągani do tyłu. I zakończy apostoł Paweł, Słowo Boże, swoje zdanie, mówiąc, my jednak nie jesteśmy z tych, którzy jesteśmy pociągani do tyłu dla zguby, ale jesteśmy z tych, którzy wierzą. Nie jesteśmy z tych, którzy wracają się do tyłu, bo nie mają wiary. Jesteśmy z tych, którzy wierzą dla zbawienia naszej duszy. Czyli wiara jest ta, która czyni cię, żebyś kontynuował, abyś szedł dalej. Bez wiary nie możesz nic zrobić. Nie będzie przychylny dla ciebie Bóg. I tutaj przystanę, bracia i siostry, nie zbawi nas nasza sprawiedliwość, nasza wiara nas zbawi. I nie zbawi nas nasza wiara, jak nie mamy sprawiedliwości Bożej. I nasze zbawienie jest podwójnym wydarzeniem w osobistym naszym życiu. Sprawiedliwy, znaczy to, jestem zaliczany, że jestem sprawiedliwy. Dlaczego? Bo wierzę w Boga i dlatego, że chodzę według Jego woli. Sprawiedliwy, nie zbawiany, zbawiony jak tylko poprzez jego wiarę. I sama wiara nie starczy, w wierze są potrzebne uczynki, bo wiara bez uczynków jest martwa. Czyli wierzę i chodzę w uczynkach wiary. Jak mam tylko uczynki wiary, a nie mam wiary, nie jestem zbawiony. Jak mam tylko sprawiedliwość i nie mam wiary, nie jestem zbawiony. Jak mam tylko wiarę i nie mam uczynków wiary, czyli sprawiedliwości Bożej, nie jestem zbawiony. Jakub więc dotarł do tego skrzyżowania. Wierzy, ale musi kontynuować. Ma dwa wyjścia. Wierzy i boi się. I to go poprowadzi albo poprzez wiarę, aby szedł dalej, albo poprzez strach powróci do tyłu. Ale jest sprawiedliwy. Jest sprawiedliwy dlaczego? Bo chodzi według polecenia Pana. Jaką ważną rzeczą jest, abyśmy chodzili zgodnie z wolą Boga, która jest zapisane Słowo Boże, ale zachowując naszą wiarę. Jak nie mamy wiary, nie możemy kontynuować naszego chodzenia z Panem. Teraz jest z tym problemem. Jakub, i to nie jest prosta rzecz, dowiedział się, że nadchodzi 400 mężów,
Planuje, rozdziela dwa obozy, ale teraz albo będzie szedł, albo wróci, albo powróci. Albo nie pójdzie tam, gdzie powiedział mu Bóg. I to znaczy, że powróci do tyłu. Nie pójdzie do Labana, ale nie pójdzie tam, gdzie mu powiedział Bóg. Bóg mu powiedział, że ma pójść do swojej rodziny, do Ezawa, a on może pójść gdzie indziej. Jest wolny. Ale przykazaniem Pana jest, aby poszedł do swojego ojca. I w taki sposób modli się. Panie, Ty mi powiedziałeś, abym powrócił do mojej ziemi i do mojej rodziny i Ty mnie pobłogosławisz. I wie, że jest bardzo mały dla wszystkich błogosławieństw. I to jest trzecia cecha. Pierwsza jest sprawiedliwość Jego, druga jest Jego wiara i teraz trzecia jest Jego uniżenie i zdanie, które ma o samym sobie. I jakie to jest bardzo ważne. Poprawne jest to, co powiedział. Jestem bardzo mały, Panie, do wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłeś mnie przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. I to jest poprawne. Panie, Twoja łaska to jest. Twój dar to jest. Nie jestem warty. I druga rzecz. Panie, pobłogosławiłeś mnie, dziękujemy Ci i w sobie dobrze zrobiłeś, bo byłem warty tego. I tutaj, jak to mówimy, jestem wierny 20 lat. 20 lat, i to jest prawda, 20 lat byłem wierny, godny zaufania i dlatego dobrze zrobiłeś, że mnie pobłogosławiłeś. Nie, nie, nie tak. Bracia i siostry, nie ma żadnej przyczyny, abyś mógł usprawiedliwić błogosławieństwa Boże w naszym życiu, że to przyszło od nas. Tylko łaska Boża, tylko miłosierdzie Boże. I to jest cecha uniżonego człowieka, aby wiedział, że cokolwiek ma w swoim życiu, ma to z łaski, bo Bóg jest miłością i zmiłował się nad nim. Amen, bracia i siostry. Trzy rzeczy. Sprawiedliwość, abym chodził według woli Boga. Dokładnie tam, gdzie Bóg mnie wysyła i chce, abym chodził. Po drugie, wiara. Ale wiara, abym miała uczynki, znaczy, że idę naprzód, kontynuuję moją drogę. Nie załamuję się. Nie wracam do tyłu, nie zmieniam drogi. Nie idę na prawo albo na lewo. Ale poprzez wiarę kontynuuję i idę, pomimo że mam stracha i że się boję. I po trzecie, Panie, tak jak uczyniłeś łaskę i miłosierdzie w moim życiu, pomimo że nie jestem warty, nie jestem godzien niczego, wierzę, że będziesz kontynuował i będziesz czynił łaskę i że będziesz ze mną. I dlatego wyrwij mnie, proszę. Czwarta cecha. Moje zbawienie jest zależne tylko od Ciebie, Panie. Nie jest zależne z moich zdolności, od mojej mądrości, od moich planów, od mojej mocy. Tylko od Ciebie jest zależne mój ratunek. Dla ciągu dalszego mojego życia jest zależne tylko od Ciebie, Panie. Cztery. Podstawowe cechy człowieka, któremu Bóg jest przychylny. I powtórzę to. Po pierwsze, sprawiedliwość. Chodzę według woli Boga, dokładnie, nie jako niemądry, ale jako mądry. Dokładnie z wolą Boga, według woli Boga. Tak jak jest napisane w zapisanym Słowie Bożym i tak jak jest wyrażany poprzez głos Ducha Świętego. I w żadnym przypadku Słowo Boże nie idzie na odwrót z głosem Ducha Świętego i z prowadzeniem Ducha Świętego. I prowadzenie Ducha Świętego nigdy nie idzie naprzeciw, na odwrót Słowa Bożego. Wtedy idę i nie boję się niczego. Czyli po pierwsze sprawiedliwość. Druga jest wiara. Moc wiary, która podoba się Bogu. Dlaczego? Co mi oferuje wiara?
Wiara oferuje mi, że mam nadzieję, że dobrze robię i że idę, bo tak mówi Słowo Boże. I jak wiara ma uczynki, kontynuuje, wtedy jest żywy i ma moc. Chodzę według wiary, mocy wiary. Po trzecie, uniżenie. Tak jak do tej pory nie byłem warty i zmiłowałeś się nade mną, tak wierzę, że będziesz kontynuował, pomimo że nie jestem godny, abyś się zmiłował nade mną. I po czwarte, ratuj mnie, Panie. Tylko Ty możesz mnie uratować. Nie mogę mieć nadziei ani w ludziach, ani w samym sobie, ani nigdzie indziej, jak tylko w Tobie. I również kontynuuję. Ty powiedziałeś, że będziesz mi czynił dobrze i rozmnożę potomstwo moje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. I pozostaje w obietnicach Bożych. Jest oparty na obietnicach Bożych. Obietnice Boże nie są zapomniane i to jest bardzo ważne. I to jest piąty punkt, pomimo że tak, jest piąty, ale my ludzie zapominamy o tym. Naprzeciwko trudności, naprzeciwko dobrobytu, naprzeciwko myśli, obietnic Bożych, obietnice Boże zapominamy, ale Bóg nie chce, abyśmy zapominali. Co Ci obiecał Bóg od początku, Bóg to wykona do końca, jak Ty chodzisz według Jego drogi. I jest bardzo ważne, abyśmy zważali na obietnice Boże. Bardzo ważne. Jak zważamy i pozostajemy i trwamy w Bogu, Bóg rozumie, że ma do czynienia z człowiekiem, który nie jest lekceważący, ale to jest człowiek, który z wielką uwagą bada to, co Bóg mu powiedział. I w tamtej nocy zasnął przestraszony. Dlaczego? Bo usłyszał, że nadchodzi Ezaw z 400 mężami, wojownikami. Wojownicy. I ponownie zaczął myśleć jako człowiek. Bo człowiek jest duchowny, ma duchowne życie, ale jest też słaby. Ma też ludzkie myśli. Bracia i siostry, nie ma człowieka mocnego, jak tylko poprzez Ducha Świętego. Wszyscy jesteśmy słabi i to jest widoczne. Nasza słabość jest widoczna w naszej trudności. Apostoł Paweł w swojej trudności powiedział, że nie miałem nadziei, aby żyć. I mógłby ktoś powiedzieć, jest to możliwe, apostole Pawle, że tak mówisz, że Pan uczynił z Tobą takie wielkie dzieło, że wpadłeś w beznadziejność, żeby żyć. Jak są trudne rzeczy, wtedy wszystko tracisz. Ale jednak dziękujemy Bogu, bo apostoł Paweł podjął trwałą decyzję. Powiedział, podjęliśmy decyzję aż do śmierci, że nie będziemy mieli nadziei w samym sobie, ale w Bogu, który wzbudza z martwych. Dokładnie tak, jak wykonywał Jezus Chrystus. Grozili mu, nie groził, ale co? Oddał samego siebie temu, który sądzi sprawiedliwie. I to robi Jakub, oddaje samego siebie dla tego, który sądzi sprawiedliwie, ale jako człowiek zaczyna teraz myśleć i co mam teraz zrobić, abym się podlizał Ezawowi. Ale i to też przyda się. I zdecydował, bo mówi Słowo Boże, że dar zmiękcza serca ludzkie, że da wiele darów Ezawowi. I w taki sposób rozdziela 200 kóz i 20 kozłów, 200 owiec i 20 baranów,
30 wielbłądzic karmiących wraz z młodymi, 40 krów i 10 byków, 20 oślic i 10 osiołków, 7 pastwisk. I zaczyna to wysyłać naprzód. I powiedział, powierzył je sługom swoim i powiedział, jak spotkasz się z Ezawem i zapytasz się, co to jest, powie, że to Jakub ci wysyła jako dar. I przychodzi, aby się z tobą spotkać. I myśli, przyjdzie jedno pastwisko, drugie pastwisko, 7 pastwisk i zwiększy się jego serce. I to jest logiczne myślenie. Ale nie jest to, co mu da zwycięstwo. Bóg mu da zwycięstwo. Dobrze robi, że tak myśli. Dobrze robi, że tak... Dobrze myśli, że tak robi. Ale Bóg da mu zwycięstwo. I na koniec, przestraszony już zupełnie, wziął swoje 2 żony, obie służące, 11 synów swoich i przybył Brud Jaboku, aby był w bezpieczeństwie. I on pozostał z drugiej strony rzeki sam. I zobaczymy teraz cały ten obraz. Rozdzielony cały obóz na 2 obozy. Naprzeciwko z porządku 7 pastwisk dary posłane dla Ezawa, aby spotkały się po kolei z Ezawem. Żony jego schowane za rzeką i on między sam przeprawił się przez rzekę i przebywał tam sam. Cała noc w samotności, bo spotka się z Ezawem. I w tamtej nocy Bóg wysłał anioła, swojego anioła. Anioła, którego wysłał tak samo do Jezusa, aby go wzmocnił przed złapaniem Jezusa i przed ukrzyżowaniem. Wysłał jednego anioła. I Jakub, jak go zobaczył, złapał go. Złapał go i nie zostawił go. I zaczął się bić. I on tego nie rozumiałem, co znaczy, że bił się. Bóg, tak jak jest napisane tutaj, anioł, tak jak jest napisane gdzie indziej, z Jakubem i nie mógł wygrać z Jakubem całą noc. I pomodliłem się i powiedziałem, Panie, jak to jest możliwe, abyś nie mógł wygrać z Jakubem. I mówię wam to, bo to jest bardzo ważne. I nie mogłem tego zrozumieć. Jak jest możliwe, że całą noc Jakub walczył, Bóg z Bogiem, z aniołem i Bóg nie mógł wygrać z Jakubem. I ja też chcę, ale pokaż mi jak. I pomodliłem się, jak byłem w pracy. I o południe, przyszło południe i poszłem do domu. I w domu, na krótko, przed przyjściem do kościoła. I jak poszłem do domu, zjadłem i szykowałem się. I to 5 minut trwało w domu, jak byłem. I moja córka Aleksja była małą dziewczynką, miała 3 latki. Przyszła i złapała mnie za nogę. I mówiła mi, zostaw mnie, abym odszedł. Nie, nie zostawię cię. Zostaw mnie, abym odszedł, nie, nie zostawię cię, tatusiu. Jak mi nie dasz, o coś mnie prosiła, ale nie pamiętam teraz, co. Cukierka na przykład, ale nie pamiętam co. Mogłem jej dać jednego kopniaka i mogłem odejść, bo przecież byłem małym dzieckiem. Ale moje dziecko, zostaw mnie, niech pójdę. Nie, nie zostawię cię, jak mi nie dasz. Cukierka. Och, co mi się stało. Przypomniało mi się wtedy, co poprosiłem od Boga i mówię, zobacz, jak łatwo możesz wygrać z Bogiem. Złapiesz Go i nie puścisz Go, aby odszedł. Możesz? Tak, oczywiście, wszyscy możemy. Gdzie możesz? W swojej komorze modlitewnej, tam, gdzie jesteś sam, bo wszyscy razem nie możesz. W komorze modlitewnej, tam, gdzie jesteś sam, poproś, aby przyszedł i nie zostaw Go, aby odszedł, jak Go nie pobłogosławisz. Zostaw, niech odejdę, nie zostawię cię, jak
nie zostawię cię. I jaka piękna myśl. Jaka piękna myśl. I patrzyłem się na Aleksję i na koniec uszłem jej. Nie uderzyłem ją oczywiście, bo tutaj jest napisane, że Jakuba uderzył w biodra i nie zostawiał mnie. I zobaczcie, jakie mu dał błogosławieństwo piękne. Jakie masz imię twoje? Jakub. Teraz nie będziesz Jakubem od tego momentu. Będą cię nazywać Izraelem, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. I to było błogosławieństwo Boże dla Jakuba. Z ludźmi, ty Jakubie słaby. Pamiętacie, kim był Jakub? Dzieckiem mamy i taty. Nie był wojownikiem, myśliwym, tak jak Ezaw, ale był dzieckiem koło mamy. Ale jak złapał Pana, anioła, nie zostawiał go. Nie zostawił go. Dziękujemy Bogu, bracia i siostry, bo Bóg jest słaby naprzeciwko człowieka z powodu miłości. Ja byłem słaby. Nie mogłem odrzucić Aleksyję, moją córkę, bo ją kochałem. Nie chciałem jej uderzyć, nie chciałem ją odepchnąć. Kiedy staje się Bóg słaby, jak go kochasz. I wiecie, jak to mówią inaczej ludzie, i to jest prawdziwe. Mam słabość dla ciebie, bo dlaczego? Bo ty mnie kochasz. Jak żona kocha swego męża i pokazuje to, mąż ma dla niej słabość. Co to znaczy, że nie mówi jej nie? Nie mówi jej nigdy nie, bo ją kocha. I go kocha, bo ją kocha. I mówię mojemu wnuczkowi Dymitrysowi, psuję ci to, co chcesz. Nie, mówi do mnie. Jak kochasz Chrystusa, nie będzie ci psuł nigdy to, co chcesz. I to jest słabość Boga. Wszechmogący Bóg ma jedną słabość. Jak widzi człowieka, który kocha go bardzo. Ale bardzo. Ale jednak bardzo. I nie z uczuciem, ale z ofiarą, bo miłość ma ofiarę. Jak jest pokazane, że kochasz swojego brata? Bo masz ofiarę. Masz trud i ofiarę. Jak kochasz kogoś i jest chory, biegniesz blisko niego. Jak go nie kochasz, idziesz raz na miesiąc. Jak nie kochasz go w ogóle, nie idziesz w ogóle, ale jak go kochasz bardzo, biegniesz szybko w słabości jego, ale i w jego mocy, idziesz się spotkać z nim. Pomimo, że masz pracę, nie, zostawię pracę i pójdę do, i to mówię wam z powodu moich wnuków i wcześniej z moimi dziećmi, z moją żoną i później teraz w kościele. Jak kochasz kogoś, nie możesz nie być blisko Jego. I z tego wiesz, jak Go kochasz bardzo. Jak szukasz Go, jak Go wzywasz? Kochasz Go, aby wziął Cię do nieba? Czy kochasz Go dlatego, bo Go kochasz? To jest wielka różnica. Kocham Go, kocham moją żonę, bo ma dużo pieniędzy. No dobrze, tak. To jest jeden rodzaj miłości. Kocham moją żonę, bo robi mi, bo jest dla mnie bardzo dobra. Prasuje mi, gotuje mi dobrze. On jest najlepszą służącą, dlatego ją kocham. Kocham moją żonę, bo jest bardzo ładna. Bardzo ładna, nie ma ładniejszej od mojej żony. Modelem jest. Top model. I poprawniej, kocham ją, bo ją kocham. Nie mogę ci wytłumaczyć inaczej. Kocham Chrystusa, bo Go kocham. Kocham Go. Jak to się nazywa? Mam ci to wytłumaczyć? Dlaczego? Nie ma dlaczego. Kocham Go. I to zrobił Jakub. Kochał Pana. Miał nadzieję w Bogu. Bał się. Do Niego szedł. Nie chciał go zostawić i mówi, zostaw, niech odejdę. Nie zostawię cię. Dlaczego? Bo nie mam innego, drugiego. Nie masz drugiego? Ha. Tylko Chrystusa mamy.
Nie mam nikogo innego. Co mam ci zostawić, żebyś odszedł i to był sam i w nocy? Przestraszony w dodatku. I nadeszło poranek i nie puszczał go. I mówił mu, nie zostawię cię, jak mnie nie pobłogosławisz. Jak się nazywasz? Powiedział mu. Jakub. Nie, nie będziesz Jakubem, będziesz Izraelem, bo zwyciężyłeś z Bogiem i będziesz mocny z ludźmi. I zostawił go. Zapytał się jednak go Jakub, jak masz na imię? I co miał odpowiedzieć? Proszę cię, powiedz mi, jakie jest twoje imię? Wiele razy prosimy od Boga, aby mi powiedział rzeczy, które nie można powiedzieć. Nie można powiedzieć. Powiesz, co masz zrobić z Janem? Co cię obchodzi? Zapytał się Piotr, bo widział, że Jan szedł za nim. Ty mi powiedziałeś, że zabiją mnie dla twojej chwały poprzez moją śmierć. A z Janem co zrobisz? Co cię obchodzi? Co ci obchodzi, co zrobię z Janem? Nie mówi nam Chrystus wszystkiego. Są pewne rzeczy, które trzyma dla samego siebie. I to jest dobra rzecz. Dobra to rzecz. Dla naszego dobra, bo nas kocha. Jakby powiedział, że mam na imię Jahwe, umarłby, bo nikt nie widział Boga i przeżył. Jakby powiedział, że anioł, jaki anioł? Co miałby mu wytłumaczyć? Co się pytasz? Dlaczego pytasz? Ty wygrałeś z Bogiem i będziesz mocny z ludźmi. Nie starczy ci to? Ja bym to powiedział inaczej, tak jak mówi Paweł. Starczy ci moja łaska. Starczy ci moja łaska. Nie wystarczająca ci twoja łaska. Moja łaska. Amen, Panie. Nie wystarczająca, ale nie chcemy nic innego. Tylko łaskę twoją. Wystarczy ci moja łaska. I pobłogosławił go i odszedł. I Jakub, którego imię stało się Izrael, nazwał to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. Tak sądził i Bóg go zostawił, niech sobie sądzi, co chce. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego. Dlaczego? Bo anioł go uderzył w biodro, bo nie chciał go opuścić. I powiem coś jeszcze innego przed zakończeniem. Bóg chce, abyśmy go trzymali, pomimo że nas boli. Abyśmy go nie zostawiali, pomimo że jego obecność może nam dawać ból. Obecność Boga wiele razy może dać ból. Tak, oczywiście. Dlaczego? Bo może nam się podobać to, co chce dokładnie zrobić. Czyli w Bogu nie trwamy dlatego, bo nie robi nam robi to, co nam się podoba. W Chrystusie trwamy, nie zostawiamy Go, bo robi to, co On chce i to, co się Jemu podoba. Jak nie robi tego, co nam się podoba, nie zostawiamy Go. Ale trwamy i trzymamy Go. Czy to, co zdecydował dla nas, aby uczynił, się to nam podoba, czy nie? Może Chrystus zdecydować, że da ci anioła szatana, aby cię chłostał. Nie podoba ci się? Odejdziesz? A Paweł nie odszedł. Jak powiedział, że łaska ci moja wystarczy, wtedy pozostał, ale wytłumaczył mu. To jest potrzebne, aby nie została zgubiona twoja dusza, bo wpadniesz w pychę poprzez objawienie, które ci daje. I apostoł Paweł zrozumiał coś, bo coś bardzo ważnego, że Bóg chce, aby dawał człowieka do słabości, prowadził człowieka do słabości. Nie chce, aby człowiek był mocny, ale chce, aby był słaby i aby go prowadził do słabości. Bo tylko jak człowiek jest w słabości, wtedy
moc Boga będzie w nim mocna. Słabość jednak boleje. Jakub był kulawy całe swoje życie, ale to zawsze mu przypominało to, co powiedział mu Bóg. Z Bogiem wygrałeś i dlatego będzie z ludźmi zawsze mocny. Jeden kulawy człowiek nie może zrobić wiele rzeczy cielesnych. Jest słaby. Ale Bóg mu powiedział, że będziesz mocny z ludźmi. Będziesz wygrywał, będziesz zwyciężał. I nawet jak Bóg robi coś w twoim życiu, co ci się nie podoba, co cię boli, co cię zrani, co zostawi ci stały problem i nie będziesz mógł chodzić i będziesz kulał, Bóg to czyni, bo cię kocha i chce, aby w twojej słabości była widoczna Jego moc doskonała. Dlatego, bracia i siostry, do Chrystusa idziemy dla jednej przyczyny, bo Go kochamy. I to znaczy, że ufamy Mu. Miłość we wszystko wierzy, wszystko przyjmuje i Boga będziemy przyjmować? Oczywiście. Z wolą Boga będziemy przyjmować? Oczywiście. Dzieło Boże będziemy przyjmować? Oczywiście. I będę miał nadzieję zawsze, bo Go miłuję. Będę trwał zawsze, bo Go kocham. Będę Mu ufał zawsze, bo Go kocham. I będę zawsze obok Niego, bo Go kocham. Amen.